Dzień dobry Państwu, dziś mamy czwartek, który jest 5 dniem maja. Ja nazywam się Michał Czaplicki i zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała nasza redakcja. W związku ze zbliżającymi się urodzinami Unii Europejskiej, które przypadają na 9 maja, w najbliższy piątek, Gliwicki Rynek świętować będzie Śląski Dzień Europy. W tym szczególnym dniu przewidziane są atrakcje dla najmłodszych, jak i starszych obywateli. Mająca na celu informowanie o Unii Europejskiej impreza jest wydarzeniem bardzo ważnym i podobnym do Dnia Otwartych Drzwi, odbywających się w tym samym czasie w Brukseli i Strasburgu. Osoby dorosłe biorące udział w wydarzeniu będą miały okazję m.in. zagrać w Warcaby XXL, sprawdzić swoją wiedzę na temat najistotniejszych informacji o Unii. Natomiast na twarzach najmłodszych zagoszczą malowidła w barwach Unii Europejskiej oraz czekać będzie słodki poczęstunek. Śląski Dzień Europy trwać będzie od godziny 11 do 17. Piękno toskańskich cyprysów, romantycznych i pełnych blasku winnic, pól pełnych słoneczników, to tylko część historii słonecznej Toskanii. Poza walorami naturalnymi są również te artystyczne, należące do renesansowego dorobku Florencji. Wielowymiarowa podróż do tych właśnie miejsc, a konkretnie do Galerii Uffizi, jest możliwa w najbliższą niedzielę w gliwickim Amoku. Dzięki użyciu najnowszych kamer i zdjęciom lotniczym dzieła Leonarda da Vinci czy innych twórców staną się naprawdę realne, a my poczujemy się tak, jakbyśmy spacerowali po galerii, mijając rzeźby Michała Anioła czy Tycjana. Film w wersji 2D oraz 3D dostępny w niedzielę o godzinie 18:15. Nowe, innowacyjne, architektoniczne rozwiązania modernistyczne – budowle Katowic. Takimi kryteriami będziemy mogli oceniać obiekty powstałe w ostatniej dekadzie w Katowicach, a upamiętnione na wielkoformatowych zdjęciach, dostępnych w bibliotece nr 17 na Zatorzu od 10 maja do 22. Zdjęcia wykonane przez śląskiego fotografa oraz miłośnika modernizmu i architektury przedstawiać będą takie obiekty jak Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia czy Muzeum Śląskie, które są perełkami w sferze architektonicznych i urbanistycznych innowacji XXI wieku na Śląsku. I to tyle w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam na jutrzejsze wydanie.